Pozdrawiam widzów portalu gdańsk.pl. Mówią tyle, ile potrzeba. Uprawiają sporty, sztuki walki i odtwarzają muzykę. Najchętniej romantyczną, do tańca i przytulania. Idealni mężczyźni, tyle że plastikowi i okablowani. Dwa roboty wyprowadziły się z fabryki, w której powstały i trafiły do gdańskiego centrum Hevelianum. Tu na miejscu godnie przywitał ich prezydent miasta. Jestem prezydentem miasta Gdańska. Wow, to dla mnie zaszczyt. Ja jestem na OI, przyjechałem tutaj z daleka. Nowi mieszkańcy Gdańska mają ponad 50 cm wysokości, poczucie humoru i wyczucie rytmu. Robot może na przykład stać się instruktorem tai chi. Może spróbować strzelić gola. Może skoczyć do basenu wypełnionego piłeczkami, tak? Może rozpoznać sam siebie w lustrze, może rozpoznać na obrazku słonia albo motylka. Roboty humanoidalne są połączeniem sprzętu i oprogramowania z funkcją interaktywną. W Centrum Hevelianum ich zadaniem będzie zainteresować najmłodszych, między innymi robotyką. My jesteśmy jako centrum od tego, żeby robić taki swego rodzaju zaczyn, który później powinien rosnąć. No i dzięki czemu możemy w pewnym sensie kreować również zainteresowanie naukami ścisłymi. Nowi plastikowi mieszkańcy Gdańska są podobni do ludzi. Na razie z Centrum Hevelianum się nie wyprowadzają, ale w przyszłości kto wie. Może zajmą miejsca lekarzy w szpitalach czy nauczycieli przy elektronicznych tablicach. Przyszłość należy do nich. Mało mówią, są wysportowani i zawsze mają dobry humor. Piłeczkami, tak? Może rozpoznać sam siebie w lustrze, może rozpoznać na obrazku słonia albo motylka. Roboty humanoidalne są połączeniem sprzętu i oprogramowania z funkcją interaktywną. W Centrum Hevelianum ich zadaniem będzie zainteresować najmłodszych, między innymi robotyką. My jesteśmy jako centrum od tego, żeby robić taki swego rodzaju zaczyn, który później powinien rosnąć. No i dzięki czemu możemy w pewnym sensie kreować również zainteresowanie naukami ścisłymi. Nowi plastikowi mieszkańcy Gdańska są podobni do ludzi. Na razie i okablowani. Dwa roboty wyprowadziły się z fabryki, w której powstały i trafiły do gdańskiego centrum Hevelianum. Tu na miejscu godnie przywitał ich prezydent miasta. Jestem prezydentem miasta Gdańska. Wow, to dla mnie zaszczyt. Ja jestem na OI, przyjechałem tutaj z daleka. Nowi mieszkańcy. Pozdrawiam widzów portalu gdańsk.pl. Mówią tyle, ile potrzeba. Uprawiają sporty, sztuki walki i odtwarzają muzykę. Najchętniej romantyczną, do tańca i przytulania. Idealni mężczyźni. Tyle, że plastikowi Gdańska mają ponad 50 cm wysokości, poczucie humoru i wyczucie rytmu. Robot może na przykład stać się instruktorem tai chi. Może spróbować strzelić gola. Może skoczyć do basenu wypełnionego